Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logo Piwie. Dzisiaj sięgniemy do wielkopolskiego browaru rzemieślniczego, który kilka miesięcy temu, mniej więcej w połowie roku, wystartował. Rock Browar Jarocin, oczywiście z Jarocina, nazwa jednoznacznie nawiązuje do muzycznych, rockowych tradycji miasta. Podczas live'u z Craft Beer Camp w Annopolu odbył się taki zaimprowizowany, spontaniczny wywiad z piwowarem właśnie browaru Jarocin. Można go gdzieś tam na kanale, właśnie na live'ie z Craft Beer Camp, na zapisie live'a znaleźć. Dzisiaj pierwsza taka, bym powiedział, pełnoprawna na vlogu recenzja piwa właśnie z browaru Rock Jarocin. Oto jest właśnie to piwo. Pils. Dokładnie Rock Browar Jarocin to jest taka, już bym powiedział, nazwa dokładnie taka, jaką mamy właśnie na etykiecie. Rock Browar Jarocin i Pils. Rzemieślniczy Pils. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? BLG 12,5 stopnia, alkohol 5,2%, goryczka na poziomie 29 IBU. Jeśli chodzi o składniki, mamy wodę, słody jęczmienne, chmiele, Mittelfrüh i Junga, drożdże W34 na 70, piwo niefiltrowane, niepasteryzowane, z krótkim terminem przydatności do spożycia. Ta butelka ma datę do 16 stycznia 2019 roku, więc tak naprawdę to już jest ostatni dzwonek na picie tego piwa. Też bym wolał, żeby ono było świeższe, ale tak się złożyło, że w sklepie akurat było z tą datą. Być może nie było innej warki po prostu, więc wziąłem to, co było, a chciałem tego pilsa spróbować. Piwo uważone oczywiście przez Rock Browar Jarocinie. Jest to browar fizyczny, co też jest istotne. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Tak się ona prezentuje. Są nawiązania bardzo tutaj jednoznaczne właśnie do tych rockowych, punk rockowych w zasadzie tradycji miasta. Czarny goły kapsel. Zatem bierzemy się za ten temat. Otwieramy piwo. Piwo mam otwarte. Zachowuje się, że tak powiem, bardzo przyzwoicie. Nie ma żadnych tutaj niepokojących oznak, co jest oczywiście bardzo fajne. Piwo było przechowywane w chłodzie przez cały czas, więc raczej tutaj nic złego się dziać nie powinno. Nie ma żadnego gashingu ani nawet jakiegoś poważniejszego wzburzenia tego piwa po otwarciu. To zdecydowanie zaliczamy na plus. Jeszcze odnośnie ceny, bo nie wspomniałem o tym, piwo kosztowało 6,99 zł. Co w aromacie z butelki? No, bardzo fajna taka pilsowa nutka, delikatnie ziołowa. Czuć też słodowość, taki czysty, słodowy profil. Pilsowy właśnie. Do tego troszkę takiej odchmielowej ziołowości. No, w aromacie z butelki jest naprawdę bardzo przyjemnie. W piwie mamy sporo osadu, który się unosi, unosi w butelce. Za moment pewnie też zobaczymy ten osad w szkle. Samo piwo jasne, złociste, bardzo przyjemna barwa. Jest wyraźnie opalizujące. Jakby też patrząc na to piwo w butelce, nie mamy wątpliwości co do tego, że tego osadu trochę tam jest, ale muszę powiedzieć, że po przelaniu do szkła on się tak dosyć ładnie tutaj skomponował. Widać taką delikatną, bardzo drobną zawiesinkę, taki bardzo drobniutki osadzik, który gdzieś tam się równomiernie w tym piwie unosi, ale absolutnie nie wygląda to nieapetycznie. Barwa bardzo przyjemna, złote, fajne piwo. Jeśli chodzi o pianę, piana nie jest może jakoś imponująca, ale trzeba powiedzieć, że ta warstwa, którą tutaj mamy, wygląda całkiem ładnie, zbudowana z przewagą średnich oczek. Zobaczymy, jak będzie z trwałością. Być może po dolewce ta piana też będzie się prezentować lepiej. Co w aromacie ze szkła?
rozwinięcie nut z butelki. Bardzo przyjemna, bardzo czysta słodowość. Czuć akcenty ziołowe, czuć delikatny akcent owocowy, przy czym może to być jakaś estrowość, to już by gdzieś tam mogło być postrzegane jako, jako pewna wada czy pewna niezgodność ze stylem, ale może też być to nuta pochodząca od chmielu. Junga potrafi dawać też owocowe akcenty. Ale też jest ziołowość, tak jak mówię, bardzo przyjemna, taka czysta nuta słodowa. Troszeczkę chlebowości gdzieś tam w tym aromacie też można znaleźć, zatem próbujemy. Pils z Rok Browaru Jarocin. Wasze zdrowie. No słuchajcie, to jest bardzo dobre piwo. Fajnie nagazowane, dlatego że nie jest przegazowane w żadnym razie. W momencie, kiedy otwierałem butelkę, miałem jakąś obawę, czy właśnie tutaj przez to, że piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, też nigdy nie wiadomo do końca, jak było przechowywane przed zakupem. Ja od razu je wstawiłem do lodówki, ale wcześniej mogło być rozmaicie, więc trochę miałem obawy, ale absolutnie nie ma ani przegazowania, ani nie ma żadnych oznak, że cokolwiek się złego z tym piwem zadziało. Kiedy nagrywam te degustacje, jest w zasadzie równo miesiąc do końca terminu przydatności do spożycia i muszę powiedzieć, że naprawdę to piwo smakuje bardzo świeżo, bardzo przyjemnie. Czuć podstawę słodową, ale ona jest zaznaczona w taki bardzo przyjemny, niecukrowy sposób. Czujemy słodowość, która właśnie ma taki chlebowy charakter, taki właśnie niecukrowy. Na przykład w pilsie, w nominalnym pilsie Stęczynka była taka słodycz, wręcz cukrowa, bardzo, bardzo intensywna, która jednak trochę zaburzała takie pilsowe odczucie, typowo pilsowe odczucie. Natomiast tutaj ta słodowość ma bardzo wyważony, bardzo szlachetny charakter. Ona jest umiarkowana, bardzo fajnie się komponuje z goryczką w tym piwie. Tutaj mamy 29 IBU. Niektórzy może nawet by oczekiwali, że będzie nieco wyższe. Zwolennicy takich naprawdę bardzo goryczkowych, typowo wytrawnych pilsów mogą mieć pewne zastrzeżenia, ale dla mnie ten pils jest po prostu bardzo zbalansowany. Tutaj słodowość i chmielowość, te akcenty słodowe i akcenty goryczkowe są na swoim miejscu, bardzo przyjemnie się uzupełniają, piwo jest orzeźwiające. Jest bardzo przyjemnie nagazowane. Ja bym powiedział, że to nagazowanie jest po prostu trafione w punkt. Nie jest ani za małe, ani za duże. Jest takie, jakie być powinno. Samo piwo bardzo orzeźwiające, bardzo lekkie. To jest doskonałe piwo na ciepły czas, na lato. No teraz mamy grudzień, więc no niespecjalnie jakby ten letni czas tutaj ma miejsce. Ale naprawdę na taką upalną, ciepłą pogodę takie piwo to jest wybawienie. Bardzo przyjemny aromat, czysta słodowość, ciężko nawet się doszukać tego masełka, może minimalnie gdzieś tam, minimalnie troszeczkę diacetylu, ale naprawdę symbolicznie, nie ma mowy o żadnych wadach, które by się tutaj jakoś narzucały bardziej, żadne DMS-y, żadne utlenienia, bardzo czysty, bardzo przyjemny aromat, trochę słodowy, gdzieś tam delikatnie odchmielowy, ziołowo-owocowy. Myślę, że raczej jednak te akcenty owocowe bardziej wychodzą z chmielu, bardziej wychodzą pewnie z jungi, aniżeli są emanacją tutaj jakiejś estrowości. No, pijalność jest naprawdę świetna.
Bardzo przyjemna tekstura, będąca jakby tutaj zasługą też tego nagazowania bardzo umiarkowanego. Zobaczymy, czy zyska troszeczkę piana po tej dolewce. No jakoś diametralnie nie zyskała, nie pieni się to piwo jakoś bardzo obficie. Podejrzewam, że też to wynika z bardzo umiarkowanego nagazowania, ale absolutnie niezbyt niskiego. Nie ma takiej sytuacji, że mamy takie wrażenie, że piwo jest płaskie. Absolutnie nie. Po prostu myślę, że wiele osób mogłoby się spodziewać, że to piwo będzie bardziej nagazowane, bardziej agresywnie. Ono jest nieco gładsze, bardziej wyważone pod tym względem. Ogólnie to jest bardzo wyważone piwo i to mi się w nim strasznie podoba, bo ono jest bardzo klasyczne w swoim charakterze. Gdzieś tam jednak idące w kierunku takiego czeskiego pilsa. Chociaż niektórzy powiedzą, że może nawet jest troszeczkę zbyt słodowy, chociaż mi to absolutnie nie przeszkadza. Naprawdę, bardzo mi pasuje to piwo. Świeże, rześkie, orzeźwiające. Takie pilsy w krafcie. Zdecydowanie, zdecydowanie niewielki, niezbyt znany tak naprawdę w tym piwnym świadku polskim rzemieślniczy browar z Jarocina w Wielkopolsce. Punk Pils, Punk Pils. Zapamiętajcie tę nazwę i szukajcie tego piwa. Mam nadzieję, że kolejne warki będą równie udane. Ja mam tutaj warkę już blisko terminu przydatności. Ale mimo braku pasteryzacji, naprawdę to piwo prezentuje się bardzo dobrze, świeżo, smacznie i bez wad. Polecam Punk Pilsa. Jeżeli piliście, oczywiście podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć!